Dzień dobry. Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Twoja przewodniczka i wsparcie w świecie seksualności, relacji, dynamiki relacji, jak odnaleźć się w emocjach, które się tam tworzą, w połączeniu z własnym ciałem, z potencjałem z własnego ciała. I w powrocie do kobiecości i do tego potencjału, jaki jest w ciele kobiecym. Mam na dzisiaj przygotowany materiał związany z nudesami, czyli z fotkami yy, nagiego ciała, jakie sobie czasami wysyłamy, bo <laughs> nie oszukujmy się, mam smartfona, no to w dzisiejszych czasach yy, większość par to robi, większość ludzi, którzy po prostu są też na to otwarci, to to tak naprawdę robią. Ale też robią to osoby, które nie badają tego czy druga osoba chce takie coś dostać czy nie. I też są osoby, które chciałyby coś takiego dostać i nie dostają. Ja bym chciała odrobinę pogadać na ten temat, bo to jest coś takiego, co niektóre kobiety, z którymi pracuję, jakby wynoszą na tapet, i potem o tym dyskutujemy. Ich pytanie brzmi, bo ja to tak zabrę ten odcinek z takim, z takim przesłaniem: odpowiadam na to, na co byłam pytana i co sama przeżywałam do tej pory, ok? I zacznę od tego, że. Wiele kobiet po prostu nie chce nudesów na dzień dobry od faceta. Ok? Kropka. Kobiety na dzień dobry, kiedy kogoś poznają, to naprawdę nie chcą dostawać nudesów i nie chcą być zachęcane do tego, żeby je dostawać. I to jest coś takiego, co my, kobiety, potrzebujemy zrozumieć i pojąć jako taki pierwszy element. I to jest też coś takiego, co mężczyźni muszą zrozumieć i pojąć. Jako druga część tego równania, bo jeśli chodzi o mężczyzn, okay, to męskie spojrzenie i preferencje generowane są poprzez to, co robiła pornografia. Męskie oko jest też wyczulone na ruch, na kształty, na kobiece ciało. Męskie oko jest po prostu bardziej wyczulone na, 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 na tego typu bodźce niż kobiece. I mężczyźni są też po prostu bardziej wzrokowcami. Nie ma co ukrywać. To jest coś takiego, coś wbudowane w nasze mózgi. I nasze mózgi działają po prostu inaczej. Dlatego mężczyźni bardziej i chętniej odpowiadają na bodźce wzrokowe niż kobiety. To nie znaczy, że kobiety nie odpowiadają na bodźce wzrokowe, ale jest to inne. Ok? I teraz facet, który wysyła nudesa lasce, no to tak naprawdę on mówi w ten sposób: Ej, zobacz co mam, zobacz jaki mam sprzęt, i pokaż mi to samo, baby. To nie płynie często z takiego poziomu: Ej, zarzucę cię teraz czymś i gwałcę twoją przestrzeń, bo z kolei dla kobiety, która nie ma w sobie zgody na coś takiego, a dostaje takie zdjęcia, to często właśnie i tu są te kobiety, z którymi pracowałam. I ja również bywam w tym położeniu często, niestety, że <laughs> my dostając właśnie takie zdjęcia, niestety czujemy, że nasza osobista przestrzeń jest bardzo naruszona, bo raz nie prosiłyśmy o to. Dwa jakby serio dostają właśnie zdjęcie prącia, i co mam z tym zrobić? <laughs> I nie mamy w sobie na to zgody, i znowu nasze spojrzenie również ukształtowane jest przez pornografię, ale u mężczyzny. Gdy jakaś laska bierze udział w takiej produkcji, no to pierwszy odruch i przemyślenie to jest takie, no ona tego chce. Jakby, no nie, ona tego chce. Po prostu, no nie zgodziłaby się na to, gdyby tego nie chciała. Dla kobiety. Jasne, ona może tego chcieć, ale sposób, w jaki to jest pokazane, jest poniżający. Jest często pokazany jako coś, co wykorzystuje jej ciało. Um, I my, kobiety, mamy też bardzo mocno kulturowo wbity taki podział wewnętrzny na: albo będę postrzegana jako dziewica, albo będę postrzegana jako dziwka. I żadna z tych ról tak naprawdę wcale nie wnosi nic dobrego, jeżeli zamkniemy się w jednej. Ale z dwojga złego wiele kobiet po prostu boi się. Łatki, dziwki, i skłania się w tę drugą po to, żeby właśnie uniknąć takiego problemu. Po to, żeby nie czuć się taką stygmatyzowaną. A niestety, kobiety w pornografii nie mają łatki świętej. Ok? I w tym dychotomicznym podziale, niestety, ale my zawsze przegrywamy. I tu, jeżeli chodzi o pornografię w ogóle i jej wpływ, to tu nie ma żadnej strony, która by wygrała. Na pytanie o to, czy pornografia jest dobra czy zła, mogę powiedzieć. Tak, bo są takie pary, są tacy ludzie, którzy jeśli wybierą odpowiednią treść pornograficzną tu po prostu trzeba poszukać dobrej, to mogą na tym zyskać. Ich życie erotyczne może się wzbogacić, mogą zauważyć jakąś fajną fantazję, którą chcieliby spełnić i w ogóle. I, i to jest spoko. I według mnie to jest zdrowa rola pornografii. Ale pornografia w, w miażdżącej większości przypadków jest po prostu niewłaściwa. Według wielu badań i ankiet, już dzieci sześcioletnie mają dostęp do pornografii. I to nie jest tak, że one to wyszukują. To jest tak, że algorytm dobiera coraz bardziej, coraz głębiej idące treści, bo na przykład ktoś nacisnął, i tu jest autentyczna historia mojej klientki, synek bawił się smartfonem i ona tylko zerkała na bok, co się dzieje. I on najpierw nacisnął przez przypadek na reklamę jakiejś bielizny, później weszła bielizna erotyczna, w końcu sex shop, wtedy. I zobaczył GIFA. Okay. Dzieci nie wyszukują takich treści. One po prostu atakują je. Tylko potem to, co się zobaczy, to ciężko zobaczyć, prawda? Bo tego się już nie da zobaczyć tak naprawdę. A to wpływa na nasze mózgi. Zwłaszcza, że nasze mózgi w pełni kształtują się do 25, czasami nawet dłużej, roku życia. Kora przedczołowa jest tym rejonem mózgu, który rzeczywiście kształtuje się najdłużej. A to jest ten rejon mózgu, który odpowiada za takie strategiczne myślenie, za długofalowe planowanie, za odłożenie przyjemności na później, po to, żeby teraz ewentualnie poświęcić część energii na coś, co jest nieprzyjemne. Totalnie wyłączone, kiedy ogląda się porno, kiedy jesteśmy zestresowani, kiedy się zamartwiamy. Totalnie wyłączone, ok? I teraz wracając do nudesów. Kiedy mamy. Takie, a nie inne spojrzenie. A ono jest ukształtowane właśnie przez pornografię. Przez obecną kulturę. Przez to, jak wyglądają filmy Hollywoodu. Przez nasze wzorce, jakie mamy. Od naszych rodziców, od naszych bliskich, pośród których wzrastaliśmy. Gdzie o pewnych rzeczach się nie mówi. Plus jeszcze do tego, niezwykle szybko rozwijająca się technologia. Możliwości, jakich wcześniej nie było. I brak takiej autorefleksji nad tym pędem i nad tymi wszystkimi możliwościami, jakie mamy. Jak mamy tutaj bardzo niesamowitą i niebezpieczną kombinację rzeczy, która w rękach osoby niedojrzałej emocjonalnie, która nawet o tym nie wie, że potrzebuje jeszcze trochę dojrzeć, robi się coś nieokrej. Okay. Wracając do nudesów samych, ok. Ja bym chciała, żeby raz w nas kobietach było trochę więcej zrozumienia, że jeżeli mężczyzna w jakiś sposób przechodzi w konwersacji na no to, że chci chciałby pokazać, albo nie chciałabyś zobaczyć albo coś takiego, to chciałabym, żebyśmy my, kobiety, włączyły trochę więcej zrozumienia. Zrozumienia to nie znaczy przyzwolenia, bardzo ważne, ok? <laughs> zrozumienia, a nie przyzwolenia. Zrozumienia, że to wynika po pierwsze z tego, że jest wzrokowcem i myśli, i ma prawo w ten sposób myśleć, bo myśli przez pryzmat swoich myśli, ok? Myśli, że jeżeli podzieli się tym z kobietą, no to ona będzie równie zachwycona, jak on. Kiedy mógłby widzieć na przykład zdjęcie jej piersi czy innych nagich części jej ciała. Ale to nie znaczy właśnie, tak jak mówię, to zrozumienie nie znaczy przyzwolenia. Bo można wtedy powiedzieć, wiesz, co fajnie, że chcesz się tym podzielić, ale zachowaj to dla siebie na razie. <słuch> Może później. <ślaski> Ale stawiać jakieś granice w tym momencie, tak. A jeżeli no, mężczyzna i tak to robi, to wtedy trzeba ją postawić jeszcze mocniej. I w moim przypadku, kiedy no, pracuję, z czym pracuję, yy, gdzie ponad 80% moich odbiorców i subskrybentów to są mężczyźni, nie macie pojęcia, ile zaproszeń do oglądania nudesów albo po prostu nudesów tak po prostu dostaje. I z miejsca, jest mi przykro, że to robię, ale muszę tak robić, blokuję takie osoby. Blokuje też osoby, które najpierw namawiają mnie do tego, szukając sposobu, żeby mi pokazać, i nie rozumieją, kiedy mówię nie. A mówię wprost, nie jestem lekarzem. Bo najczęściej strategią, uwaga, jest: e, nie wiem, czy jest wszystko w porządku z moim sprzętem, może byś zerknęła. To jest najczęstsza strategia w ogóle. E, brawo, panowie, e, po prostu powodzenia dalej. Ale moją odpowiedzią jest, jeżeli jesteś zaniepokojony. Tym, jak wygląda bądź zachowuje się Twój członek, no to wybierz się do urologa bądź seksuologa i skonsultuj. Ja nie jestem lekarzem, jestem hipnoterapeutką metody RTT i coachem, więc mogę Ci pomóc w kwestiach związanych z emocjami wokół cielesności, seksualności i relacji. A z tą kwestią idź do lekarza i tym samym mówię Ci: nie, nie wysyłaj mi zdjęcia. I potem, jeśli i tak dostaję zdjęcie, trudno blok. I takie to jest. Dlatego granice trzeba stawiać. Wy, panowie, z kolei, jeśli mnie oglądacie do tej pory, pomyślcie może o tym, że na moment, kiedy chcecie wysłać takie zdjęcie kobiecie, nie pytając jej o zgodę, to na moment możecie nie rozumieć i nie pojmować jeszcze tego, co naprawdę potrzebujecie zrozumieć. I to jest coś, co wiele par, z którymi pracuję, też potrzebuje przyjąć. Wielu mężczyzn, z którymi pracuję, też potrzebuje przyjąć. Mój ukochany mąż też potrzebował przyjąć. W nas, kobietach jest niesamowity ogromny strach. Mamy tak głęboko zakodowany strach, że my nawet nie wiemy, że ile go mamy. My nawet nie wiemy, ile lęków sobie nosimy. Bo jesteśmy świetne w tym, żeby operować na lęku, unikając sytuacji, które mogą nam zagrażać. I dlatego stałyśmy się takie silne i takie szukające bezpieczeństwa i tak bardzo potrzebujemy kontroli. Okay? To jest wszystko generowane tym strachem, tym lękiem. I ten strach, ten lęk jest generowany czymś nie tylko naszymi doświadczeniami, ale też tym, jakich historii się nasłuchałyśmy. Co żyje w naszym systemie nerwowym, a zostało nam przekazane przez nasze przedkinie. I one nie miały lekko. One były własnością mężczyzny. One były skazane na jego tak lub nie. One nie miały swojego zdania. One nie mogły odejść. I w związku z tym one były obiektami, one były rzeczami. I my mamy taki zapis w sobie. Mamy coś takiego. I na moment, kiedy ty nie chcesz spytać o jej granice, spytać jej chociażby, czy chcesz zobaczyć, a potem uszanować, jeśli powie, że nie, ok? I zrozumieć, jeśli w ogóle się odsunie, bo to tym bardziej znaczy, że jest jeszcze bardziej przestraszona. Może wściekła, nawet sama o tym nie wie. Ale gdy ty chcesz coś takiego zrobić i zrobisz to, to uwaga, na moment, twoja twarz jest Dosłownie tysiącami lat każdej wielkiej opresji, jaką my, kobiety, musiałyśmy nosić i znosić. No, moment Twoja twarz jest reprezentacją tego. I nic dziwnego, że to może odsuwać, nic dziwnego, że to zniechęca, nic dziwnego, że wręcz odstręcza i budzi wstręt. Nawet jeśli Twoja intencja jest pokaż jej coś fajnego. Nawet jeśli Twoją intencją jest, chcę zaprosić do czegoś nowego. Wyraź najpierw intencję, poczekaj na feedback. I zobacz, czy w tym feedbacku jest zgoda. I wtedy to zrób, ok? Bo relacja to jest wzajemność. I do tego właśnie bardzo bym chciała zaprosić. Nudesy no, same w sobie nie są złe. Nie są. Chodzi o to, żeby tak naprawdę po prostu pytać o zgodę. Pytać o preferencje. Czy to jest moim tak, czy to jest moim nie? Czy to jest twoim tak lub nie? Czy to jest twoje może? I poeksplorujemy to sobie. I to jest w porządku, o ile jest wzajemność w tym. Wzajemność jest tak bardzo ważna, tak istotna i niezbędna, bo robienie czegoś bez wzajemności jest bezpośrednim pogwałceniem czyjejś granicy. A wykorzystanie czyjegoś zasobu na swoją korzyść w niczym nie różni się tak naprawdę od emocjonalnego gwałtu. Dlatego bardzo bym chciała i bardzo bym namawiała do tego, żeby przemyśleć po prostu i no, zastanowić się, jak. Jeśli chcemy to robić, no to jak to robić właśnie? I chciałabym też, żeby zarówno mężczyźni zrozumieli, jak bardzo czasami dużo lęku i strachu kobiety noszą. Chciałabym też, żeby kobiety zrozumiały, że mężczyźni po prostu często to robią dla fanu, no bo chcą pokazać coś fajnego i liczą na coś fajnego z drugiej strony. I z jednej strony to jest bardzo niewinne, a z drugiej. Może tylko dobijać do czegoś, co jest tak ciężkie, tak dojmujące i tak głęboko wryte w społeczeństwa, w których ży, żyjemy obecnie. Ale bez komunikacji, bez dyskusji o tym, bez takiego zrozumienia wzajemnego nic się nie zmieni. A żeby coś się zmieniło, no to my musimy się zmienić. <laughs> I do tego właśnie namawiam. Do tego właśnie zapraszam. Mam nadzieję, że to wideo też. Pomogło wam coś więcej zrozumieć, w jakiś sposób naprowadziło, może rzuciło jakiś nowy rodzaj przemyślenia na temat. I na sam koniec po prostu życzę Wam wszystkiego dobrego, dnia muśności, przyjemności, soczystości. I do usłyszenia, do zobaczenia.